naszej uroczystości, rozważanym i przeżywanym tym wszystkim intencjom, towarzyszy dzisiaj dar Bożego Słowa, wpisany w dzisiejszą niedzielę, 31. niedzielę w okresie zwykłym. Dar Słowa, który w sposób bardzo oczywisty zwraca uwagę na to, że ci, którym zawierzono tajemnicę Boga, ci, którzy mają uobecniać Boga, przywoływać Boga, jednoczyć z Bogiem, głosić prawdę Boga, stają wobec tego niesamowitego wyzwania i niosą ogromną odpowiedzialność, niemalże przekraczającą wszystkie inne, chociaż nic nie odbieramy wartości różnym innym ludzkim działaniom, bo tutaj chodzi o dar, jakim jest sam Bóg. I oczywiste jest, że te słowa, tak jak w pierwszym czytaniu była mowa o kapłanach z pokolenia Lewiego, tak jak w Ewangelii była mowa o uczonych w Piśmie i faryzeuszach, w obecnym czasie Nowego Testamentu, Kościoła, uczniów Chrystusa odnoszą się zasadniczo do tych, którzy niosą sakrament święceń, a biskupi w najwyższym stopniu go niosą, a więc też w najwyższym stopniu mają to przyjąć. I zaświadczam wam, że przyjmujemy. A ja dzisiaj, kiedy odważam się stawać tutaj wobec was i komentować to Boże Słowo, naprawdę wiem, wobec jakiego daru staję. Tym bardziej, że wśród tych różnych rocznic jest również i ta, która jest związana trochę podobnie jak u was z poświęceniem, konsekracją Kościoła, z moimi święceniami biskupimi. Bo to już za 2 tygodnie będzie 6. rocznica tych święceń. Ale kiedy przywołujemy te refleksje, uświadamiamy sobie, każdy z nas, jak wielką troskę powinniśmy przykładać do tych darów, jak wielką odpowiedzialność Pan Bóg nam zawierza, abyśmy najpierw byli, tak jak mówi to święty Paweł dzisiaj w tym drugim czytaniu, po prostu tymi, którzy niosą Boga, tymi, którzy chcą tym darem Boga dzielić się z innymi, tymi, którzy nie tylko przekazują słowo, nie tylko nauczają, ale poprzez to słowo tak naprawdę niosą Jezusa Chrystusa i sprawiają, że to słowo, tak jak on sam to wspomina na wielu miejscach, a szczególnie w przypowieści o siewce, że to słowo jest jak ziarno, które pada i sprawia, że w życiu człowieka dokonują się niesamowite tajemnice samego Boga. I nie czas i miejsce, aby dzisiaj przywoływać te momenty, które uświadamiają nam, że za bardzo nie potrafimy to wykorzystać. A może bardziej właśnie mamy stanąć dzisiaj jako ci, którzy chociażby przywołując naszego patrona, świętego Karola Boromeusza, będą potrafili zobaczyć, wobec jakiego daru stoimy i jak go warto chronić. W życiu naszego patrona też nie od początku była tak wielka gorliwość i tak wielka troska. Ale kiedy przyszedł ten moment, który on sam nazywa nawróceniem, kiedy już był biskupem Mediolanu, stanął z całą otwartością i z całą odpowiedzialnością, aby to, co on sam może przeżywać i to, co ma chronić w życiu innych ludzi, aby zostało zachowane. Stajemy również i my wobec pytania, jak to zrobić. Pewien obraz niosę w sobie od ostatniej środy, od 1 listopada, kiedy odwiedzając cmentarz, na którym jest grób mojej mamy, byłem świadkiem takiego wydarzenia. Przy jednym z grobów stało młode małżeństwo ze swoimi malutkimi synami. Kiedy już dochodziłem, usłyszałem, jak mama
wręcz prowadzi swoich synów, najpierw jednego, potem drugiego, aby nad grobem zapewne cioci, nie będę zdradzał wszystkich szczegółów, żeby uczynili znak krzyża. Z taką prostotą, z taką delikatnością, ale jednocześnie z taką konsekwencją, żeby ci mali, kilkuletni chłopcy stanęli w tym miejscu, w tym czasie ze swoją modlitwą, wpisaną, wydawałoby się, w prosty moment, w prosty obrzęd, w prosty znak, ale przede wszystkim będący wielkim znakiem wiary rodziców i źródłem wielkich łask dla nich samych. Zobaczcie, moi drodzy, to jest jedna z odpowiedzi, tak naprawdę zaczynająca się właśnie od tego, abyśmy w tym, co jest takie, wydawałoby się, proste, zwyczajne, ale potwierdzające naszą wrażliwość na to, co Boga, abyśmy potrafili to przeżywać i rozwijać. Abyśmy też, tak jak nasz patron Karol, biorąc pod uwagę jego posługę biskupią, on odbył bardzo wiele synodów w swojej diecezji. Po co? Po to, aby na nowo, w nowych czasach, w nowym momencie odpowiedzieć na pytanie, czy to, co robię, to, jak przeżywam swoją wiarę, to, w jaki sposób rozwijam dary Boga, rzeczywiście są najlepszymi sposobami. Czy nie mogę czegoś poprawić? Czy nie powinienem czegoś rozwinąć? I to jest to pytanie i ta zachęta dla każdego z nas. Ale jednocześnie stajemy dzisiaj wobec nie tylko tego zewnętrznego zachęcania, abyśmy coś potrafili uczynić, abyśmy byli za to odpowiedzialni, ale stajemy wobec tego zaproszenia, abyśmy rzeczywiście, jak to mówił święty Paweł, jeszcze raz do tego nawiążę, byli źródłem mocy Boga. I znowu teraz ten czas, ostatni tydzień, kiedy byłem w poniedziałek u sióstr Samarytanek w Niegowie na powitaniu Matki Bożej w wizerunku kopii jasnogórskiej, prosiłem siostry o modlitwę za chorego 18-letniego człowieka, ciężko chorego. I następnego dnia Matka Generalna przysłała mi SMS-a z informacją, że siostry w całej wspólnocie podjęły 9-dniową nowennę modlitwy za tego człowieka. O to, aby Pan Bóg go prowadził, aby go umocnił, aby, jeżeli jest taka wola Boga, aby dał mu łaskę zdrowia. I tutaj stajemy również właśnie wobec i tego pytania, abyśmy potrafili być tymi, którzy dostrzegają to, co właśnie te zacheuszki płonące tutaj wyrażają. Kościół jest, świątynia funkcjonuje, jest poświęcona, sprawowane są święte czynności, jesteśmy świadkami, uczestnikami wielu obrzędów. Ale w to wszystko jest pisana, dla oczu niewidoczna, ale zapewne zauważalna przez nas, ta niesamowita tajemnica Bożego Ducha, która żyje, która ożywia, która prowadzi. Jakże ważne jest, abyśmy potrafili ją chronić. Jakże ważne jest, abyśmy potrafili ją zanieść innym. To jest przecież ta niesamowita prawda, wyrażona również szczególnie w waszej parafii, przez tak liczne wspólnoty muzyczne. Ja dzisiaj zbytnio nie śpiewam, bo była mała infekcja. Z podziwem słucham i daję się porywać. Ale jednocześnie to tylko uświadamia nam, że to, co jest Boże, to, co jest duchowe, jest tak niesamowicie bogate. I nawet jeżeli gdzieś nieraz nie potrafimy, nieraz jeszcze żeśmy nie spróbowali, to przecież nawet jak śpiew tutaj tej psalmistki dzisiejszej był tak porywający, tak czysty, tak niesamowicie inspirujący, uświadamiający każdemu z nas, że to, co jest mocą Boga, jest nam ofiarowane. Warto, abyśmy to przyjęli, abyśmy tym żyli, abyśmy to chronili dalej. Moi drodzy, dzisiaj, kiedy Pan Bóg stawia nam w tym swoim słowie przede wszystkim przypomnienie, jak wiele nam zawierzył w naszym życiu, warto, abyśmy w ten dzień odpustu, w dzień rocznicy konsekracji Kościoła,
ustanowienia parafii, przywołania jako jej patrona świętego Karola Boromeusza, abyśmy potrafili w naszych sercach, w naszych duszach, również i przez to wyznanie wiary, które za chwilę będziemy wypowiadali, odnowić wdzięczność, radość, szacunek dla tych darów, które Pan Bóg nam zawierzył. W sakramencie chrztu, w sakramencie bierzmowania, w sakramencie małżeństwa, kapłaństwa, w tej wspólnocie parafialnej, w waszych rodzinach, małżeństwach, w naszej wspólnocie kapłańskiej. Jakże to jest niesamowicie istotne, bo i kiedy my niesiemy z całą troską, z całą odpowiedzialnością, z całą miłością właśnie to bogactwo, potrafimy być tak niesamowicie konsekwentni. Potrafimy być tak niesamowicie wierni i tak pomysłowi, aby to rozwinąć i aby to rzeczywiście jaśniało jak najpiękniejszym blaskiem. Tego życzę każdemu z nas, abyśmy odnawiając te Boże misje, w które Pan Bóg nas wprowadził, abyśmy dzisiaj potrafili z nową radością i troską je podjąć. Aby to, co na zewnątrz jest możliwe, abyśmy rzeczywiście byli tego twórcami, ale i to, co duchowo jest konieczne, abyśmy potrafili to nieść. Dzień odpustu to jest ten dzień uświadamiający każdemu z nas, jak jesteśmy duchowo połączeni. Tak bardzo nas buduje i rozwija radość i pokój i moc ducha, która napełnia wielu spośród nas, ale również do nas dociera i nas dotyka może i słabość, trudność, może lęk, może to wszystko, co sprawia, że w niektórych spośród nas, niekoniecznie tutaj obecnych, ale stanowiących wspólnotę z nami, jest wiele nieufności, wiele lęku, może wiele bólu i cierpienia. Może wiele pytań, które pojawiają się w ludzkich sercach i są kierowane do Boga. Uwierzmy w to, że nasza wspólnota tutaj, modlitewna, nasza więź tej ludzkiej życzliwości, oddania, pokoju, który okazujemy sobie, jest tą niesamowitą siłą Bożego Ducha, która nie tylko przemawia przez nasz wizerunek, nasze oblicze, nasze gesty, ale przede wszystkim płynie z głębokości naszej duszy do nich. Niech Pan Bóg to przyjmie, niech to ubogaci. Niech w tych dniach, kiedy szczególnie wspominamy naszych bliskich zmarłych, tym bardziej otoczy mocą swojego miłosierdzia tych, których nosimy w naszych sercach, których miłość nas kształtowała i która sprawia, że my każdy dzień, również i dzisiejszy, będziemy chcieli przeżyć z troską o to, aby to, co dzisiaj miało wartość i to, co na wieki będziemy przeżywali, niosło wieczną radość. Amen.